I to wszystko? Nigdy nie obraziłem ani jego rodziny, ani nawet się nie pokusiłem. Pękniesz jak kondom starym woźniaka, nie? Pękniesz jak kondom starym woźniaka. A, szczerze mówiąc, w to LMP też mam wyjebane. Dla mnie Gimper jest kurwa bezbekiem i chuj. No powiem tak, no jak się fajnie obserwuje, to trzeba było obserwować, a nie się wpierdalać. Jeżeli dis jest warty 50 czy 100 tysięcy, okej, w porządku, ja jestem w stanie to przyjąć. No to w takim razie trzeba działać zgodnie z proporcjami, ja w takim razie jestem warty 500 000, kurwa. Żadnej oficjalnej oferty nie dostałem od Boxdela. Tak jak mówię, ja jestem w internecie po to, żeby się pośmiać, zrobić pieniążki i mieć wyjebane. Bo jeżeli ja nie chcę się bić, uważam, że nie ma konfliktu, a Dis chce się bić, bo to jedyna jego szansa na przeżycie w tym momencie, którą widzi, oprócz, nie wiem, rzucenia toporu z Andrzejem Dudą. Moja ostateczna wypowiedź. Gimper powiedział głupio, wyjebane mam na jego LNB. Dis ma swoją, kurw, swój własny świat, w którym ja go nienawidzę, on jest ofiarą. Zniszczyłem mu życie. Norbert jest nieco zakutym UB-em, mam nadzieję, że odpuści. Sram na was z tego miejsca. I dla mnie to jest internet, naprawdę. A te 300 tysięcy bym przyjął dlatego, żeby kupić mamusi domek albo samochód, żeby sobie jeździła do pracy. Jak kogoś realnie obraziłem, to przepraszam, naprawdę przepraszam. Overpo mnie nie obchodzi, niech se każdy ogląda co chce. I uwaga, teraz czas na Gimpera, który myślałem, że jest mądrym chłopakiem albo przynajmniej potrafi napisać na Messengerze do mnie osobiście. Zresztą między wódkę a zakąskę wpierdala się Gimper, który nie dość, że dostał pozew, gdzie ja pokazywałem wam shota, w którym chciałem... kurwa, zwyzywać kogoś za próbowanie pozywać za coś w internecie, który ma hasła pod tytułem... Uwaga, tutaj Gimper mówi między innymi to, że był młody. O, ja też byłem młody. B, mówi, że... Dla mnie to jest sztuka i kunszt, umieć się naprawdę fajnie poobrażać. Sztuka i kunszt, sztuka i kunszt. I teraz dla porównania, powiem wam tak, najmocniejsze słowa, jakie powiedziałem o Disie, to ziomek jest pryszczem, jebać Disa kurwę z Wisa i to wszystko. Nigdy nie obraziłem ani jego rodziny, ani nawet się nie pokusiłem o jakieś solidniejsze wyzywanie. Tak naprawdę myślę, że największym wyzywaniem Disa było to, jak traktowałem go po prostu ironicznie czy po cichu, czyli nie wiem, przekształcałem jego wypowiedź czy coś tam. Dla przykładu, co mówił na przykład Gimper o takim atorze? To jest ator? Ty broda ta gruba, kurwo. O, zniszczyłem ci piąskę, frajerze. Idź się, kurwo, pocić gdzie indziej. O nie, halo. Ty jebany grubasie, sferu pierdolony. Kurwo, gruba, mścisz się za co, że zniszczyłem na YouTube. Kurwo, pękniesz jak kondom starym woźniaka, nie? Pękniesz jak kondom starym woźniaka. To jest według Gimpera sztuka i kunszt wyzywania się. Jakbym miał porównać skalę tego, co powiedział tutaj Gimper, a moje jebać Disa, no to panowie, to jest pewna granica przekroczona. Słyszałem gdzieś poufnie, że na zapleczu i Disa i Gimpera są ci sami ludzie, więc może dlatego pierdolą to samo. No dałem słabkę w dół dla sportu. A, szczerze mówiąc, w to LMP też mam wyjebane. Próbowałem być kurwa miły, żeby pójść do tego programu i sobie zrobić wyświetlenia. Dla mnie Gimper jest kurwa bezbekiem i chuj. I program też ma chujowy jakiś dla dzieci. Chuj to kogo obchodzi, kto by kogo wyruchał, kochał i zabił. No i on pierdoli o konflikcie, który wam wyjaśniłem, że dla mnie on nie istnieje. No powiem tak, no jak się fajnie obserwuje, to trzeba było obserwować, a nie się wpierdalać. Pierwsza sprawa. Jeżeli dis jest warty 50 czy 100 tysięcy, okej, w porządku, ja jestem w stanie to przyjąć. Możliwe, że jest tyle warty. No to w takim razie trzeba działać zgodnie z proporcjami, ja w takim razie jestem warty 500 000, kurwa. Tak, tutaj jest jeszcze argument, że ja mówię, że walki są 20 IQ. Nie dostałem żadnej oficjalnej oferty. Żadnej oficjalnej oferty nie dostałem od Boxdela. Jeżeli dostałbym ofertę, zastanowiłbym się. Nie wiem, czy bym przyjął, bo po rozmowie z Boxdelem dłuższej zastanowiłem się, ile jest różnych czynników. Chociażby to, że Diz by sobie pół roku nagrywał, kurwa, o tym, jak trenuje i coś tam robi. Skacze na trampolinie, kurwa, z Mamedem Khalidowym, jak się trenuje. Więc nic takiego nie powiedziałem. Tak jak mówię, ja jestem w internecie po to, żeby się pośmiać, zrobić pieniążki i mieć wyjebane. Jedyna opcja, której się wczuwam w internecie, tak trzeba jakoś debila wyjaśnić. Nie powiedziałem nic o tym, że walki są 20 IQ. Może coś powiedziałem, ale to nie ma znaczenia w tej dyskusji. Jeżeli walki są 20 IQ moim zdaniem, jeżeli są tak o, po prostu są 20 IQ, no bo kurwa, słuchaj, przesoliłaś mi zupę, zapierdolę ci. Tak, wtedy walka jest 20 IQ. Jeżeli ktoś ma rzeczywisty konflikt, jak nie wiem, Rafonix i Magical, chcą to rozwiązać, kurwa, na tym Fame MMA, mają jakiś konkretny powód. Już nie chcę im się obrażać, bo Rafonix z Magicalem to się na każdym streamie wyzywali. Moja walka z Disem, jakbym się zgodził, jest 20 IQ. Gdybym dostał 500 tysięcy, byłaby 200 IQ, bo A, wczułbym się w konflikt dla kasy, B, zarobiłbym 500 000, więc to jest 200 IQ. Kolejna sprawa z tym 20 IQ. Tak jak mówię, pieniądze są jedyną wartością w tej walce, bo dla mnie konflikt nie istnieje, więc po co mam się bić bez konfliktu? Bo jakieś dziecko od Gimpera mi napisze, że jestem pizdą, albo chłop od Disa, co zaczął go subować, bo jednak się zmienił,
też mi napisze, że jestem cipą, która przecież nienawidzi go, od 40 lat go wyzywam, kurwa. Nie ma to sensu, bo jeżeli ja nie chcę się bić, uważam, że nie ma konfliktu, a Dis chce się bić, bo to jedyna jego szansa na przeżycie w tym momencie, którą widzi, oprócz, nie wiem, rzucenia toporu z Andrzejem Dudą. To jeżeli ja nie chcę, a Dis chce, to wtedy to jest gwałt, a nie obustronna zgoda na walkę. Ale Loża Szyderców jest takim połączeniem trochę. Bo Loża Szyderców z założenia jest po to, żeby siedzieć tam i mówić, że walki są 20 IQ. Albo przynajmniej nie traktować ich poważnie. Moja ostateczna wypowiedź. Gimper powiedział głupio, wyjebane mam na jego LNB. Nie chciało mi się tam iść. Myślałem, żeby tam pójść, ale nie podobało mi się, kurwa, ten format. Myślałem, żeby wymyślić coś fajnego, ale mi się nie chciało. Nie znalazłem dla siebie konkurencji. Nie chce mi się też gadać. Jak chcecie sobie pogadać, to mogę wam powiedzieć to tutaj, niż robić z kimś wywiad. Dis ma swoją, kurwa, swój własny świat, w którym ja go nienawidzę, on jest ofiarą. Zniszczyłem mu życie. No a na Fame MMA jako zawodnika prawdopodobnie nie zobaczycie. Chyba że z kimś innym. Jak mi się spodoba oferta, może na czwórce, może, a może nigdy. Może po prostu zostanę w loży, bo tam się po prostu czuję dobrze. Póki jestem streamerem, to ja lubię sobie załatwiać sprawy na poletku, na płaszczyźnie streamerskiej. Zostań w loży, bo by ciebie nawet Magical najebał. Ale widzisz, to są słowa, które ludzie mi wsadzają, przez to, co pierdolą na przykład chociażby Dis czy z Gimperem. Ja od roku, siedząc na tym fotelu, mówię, że ani nie jestem urodzonym fighterem, ani się, kurwa, tym nie interesuję, ani nie uważam, że to jest dobry sposób rozwiązywania, kurwa, bezsensownych rzeczy. Mówię to z tego miejsca od roku. Tylko jak ktoś tego nie ogląda i powie mu, kurwa, Dis, że ja go nienawidzę i potem jestem obsrany, ktoś może w to przypadkiem uwierzyć. Norbert jest nieco zakuty łbem. Mam nadzieję, że odpuści, bo mi się nie chce odpowiadać. Też nie mam zamiaru odpowiadać. Jedyne, co mogę odpowiadać, to nie wiem, pośmiać się z niego nieco. Ja życzę powodzenia wszystkim. Naprawdę, róbcie swoje wariaty, róbcie swoje. Bądźcie jak Klaudusiek. Zobaczcie, Klaudusiek. Ile ta dziewczyna ma lat? 16? Tej to dopiero narobiłem, kurwa, źle. A jakoś z tego wyszła obronną ręką. Nawet, kurwa, polubiłem tej próby obrony. Znajdzie się po prostu boisz? Nie znam się na tym. Chcecie? Ja mogę powiedzieć. Disu jest ode mnie, kurwa, cięższy. Wygląda na większego kozaka i pewnie by mi napierdolił. Ktoś jest szczęśliwy z tego powodu? Coś się zmieniło? Powiem wam tak, no wyobraźcie sobie, no biegnie, kurwa, Robert Burnejka i Usain Bolt na 100 metrów i Robert Burnejka przegrywa i mówi tak: dobra, zapierdolę ci, bo ja jestem szybszy, ale fartem wygrałem. Nie jestem urodzonym fighterem, nigdy nawet nie trenowałem, nie interesuję się tym. Ja nawet nie wiem, co ma wpływ, kurwa, na to, czy ktoś ci zajebie, czy nie. Ja widzę gościa, co ma 2 metry i brodę i myślę sobie, o kurwa, ale by mi napierdolił, a pewnie spojrzałby na niego jakiś fighter, co się bije 19 lat, kurwa, i waży 40 kilo mniej i mówi: no, on się nie umie bić, tam go najebał. Może tak jest, nie wiem. Ja jestem tym, który patrzy stereotypowo na ludzi, jeżeli chodzi o to. Czyli jak widzę dużego typa, to dla mnie on jest silny i chuj. I to wszystko. To wszystko na temat Gimpera, Disa. Wyjebane mam na was. Sram na was z tego miejsca. I dla mnie to jest internet, naprawdę. A te 300 tysięcy bym przyjął dlatego, żeby kupić mamusi domek, albo samochód, żeby sobie jeździła do pracy. Tylko to mnie interesuje, żeby wyciągnąć z tego internetu. I jeżeli ktoś ogląda ten stream dłużej, to pewnie to wie. Ale to jest moja oficjalna odpowiedź dla publiki YouTube'owej. Wszystkich, kurwa, młodych adeptów smartfona i 3G. Jak kogoś realnie obraziłem, to przepraszam. Naprawdę przepraszam. Nie taki był mój zamysł. Było? No może był taki zamysł, ale to tylko jak, kurwa, ktoś chciał we mnie wbijać szpileczki, kurwa, jakąś głupią techniką. Wtedy może i chciałem go obrazić, żeby zrozumiał parę kwestii. Kocham was, widzę. Kocham was i pamiętajcie, to jest tylko internet. Ten stream to nie jest życie. Jak jesteś wystarczająco mądry, to sam sobie, kurwa, powiesz, co tu jest prawdą, a co nie jest prawdą. A co ma sens słuchać, a co nie ma sensu słuchać. A głupich nie potrzebujemy. Czyli tak mówiąc, to w realu dałbyś szuflę Disowi? Nie. Disa akurat nie lubiłem prywatnie przez to, co odpierdało w internecie. Naprawdę, nie obchodził mnie totalnie prywatnie. Mógł se być, mógł se nie być. Ale no co, no. Głupio się zachowuje w tym internecie. I jeszcze próbuje ciągnąć w to mnie. Ale generalnie mnie tu nic nie obchodzi. Ja nie jestem konfliktowy. Jak kogoś obrażam, to dla śmiechu. Jak się śmieje, to się śmieje. Rozumiecie? Wiecie, o co chodzi? Nie, już mi się nie chce pierdolić. Już wszystko powiedziałem w ostatnią godzinę. Ja nie mam czasu na dramy. Trzeba robić pitos. Pomóc rodzicom. Prrr. Jakby ktoś chciał zapytać, a co o Guciu, a co o Overpole? Oni też mnie nie obchodzą. W sensie Gucia nawet lubię prywatnie. Overpole mnie nie obchodzi. Niech se każdy ogląda, co chce. Ja już jestem dojrzałym twórcą, z wyrobionym pewnym stylem streama od pół roku. Tak to po prostu wygląda.